Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym programie w telewizji Racjonalista TV. Program nasz nie ma jakiegoś tytułu, ten cykl jakoś zrodził się sam z siebie, bo po prostu z Radkiem opowiadamy czasami o tym, co się aktualnego dzieje w naszym ulubionym kalendarzu Kościoła tego właśnie. Ale zanim jeszcze nawiążę do tematu dzisiejszego spotkania, to bardzo chciałbym podziękować Państwu, którzy wypowiadali się na temat naszego ostatniego programu, gdzie rozmawialiśmy o Matce Boskiej Zielnej. I tam wyszła pewna nieścisłość, którą chcielibyśmy Państwu wyjaśnić. Otóż z Radkiem wspólnie lekko poszła nasza rozmowa w kierunku kabaretowym, bo zaczęliśmy się troszeczkę naśmiewać z faktu niepokalanego poczęcia. Zastanawiam się, co to znaczy niepokalane. Prawda? No i niektórzy z Państwa wytknęli nam, że my nie znamy dogmatyki katolickiej. Radko, tak. Czy my nie znamy dogmatyki katolickiej? Proszę Państwa, my znamy tą dogmatykę, tylko tą dogmatykę chcieliśmy przedstawić właśnie w takim lekko żartobliwym tonie, żeby to nie było wszystko tak, jak wiadomo, jakie instytucje, śmiertelnie poważne, napuszone, podane my wiemy, my wam powiemy, a wy macie słuchać. Tak. No i z tego, co wyszło nam, to dowiedzieliście się Państwo, że niepokalane poczęcie ma coś wspólnego z in vitro. Oczywiście to nie jest to. Niepokalane poczęcie to znaczy, że Matka Boska została poczęta bez grzechu pierworodnego. Tak. To znaczy jej rodzice poczęli ją bez grzechu pierworodnego, chociaż rodzice mieli grzech pierworodny, co też nie wiadomo, bo zastanawialiśmy się, ale ona już nie miała. Więc żebyśmy dalej nie zabrnęli w to, bo się znowu zaśmiejemy z tego. Kończymy. Kończymy ten wątek po prostu. Dziękujemy za uwagę. Ale bardzo dziękujemy za te uwagi, bo one wszystkie nas utwierdzają w przekonaniu, że no, jesteśmy jakoś tam potrzebni Państwu. Może dlatego, żeby się nawet czasami pośmiać tak. Z tego wszystkiego i troszkę z tego balonu, żeby nam zeszło. A dzisiaj porozmawiamy na bardzo ciekawy temat. Tuż niedługo, bo 4 października w Kościele katolickim obchodzić będzie się święto świętego Franciszka. No i teraz każdy w zasadzie z nas słyszał o świętym Franciszku. Jest wiele legend, wiele podań różnych. Mamy nawet, jest obecnie panujący papież o tym samym imieniu, ale jest pewna wątpliwość, czy ten papież rzeczywiście wziął sobie to imię od Franciszka z Asyżu. Radku, jak sądzisz? Jak to w końcu było? Ja z tego, co ja się orientuję, kardynał Bergoglio, obecny papież, przyjmując imię Franciszka, odwołuje się do tradycji jezuickiej. Jezuici, on jest również jezuitą, mają swojego Franciszka również. To jest święty Franciszek Ksawery, który żył w zupełnie innych warunkach, robił zupełnie coś innego niż święty Franciszek z Asyżu. I według mnie to papież, przyjmując imię Franciszka, odwołuje się do tej właśnie tradycji. Ale czy papież Franciszek nie powiedział, że jemu chodziło o tego z Asyżu? Nie. Papież nie powiedział. Ale ta bieda, to ubóstwo, no to jednak wiąże go z papieżem. Oczywiście. Z Franciszkiem z Asyżu. To może właśnie porozmawiamy o tym Franciszku z Asyżu, bo jest to niesłychanie ciekawa postać. Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że to jest postać historyczna. Tak. Dlatego, że nie wszystkie postacie z Biblii, czy ogólnie rzecz biorąc, głównie z tą postacią, czy z postacią Jezusa, są na pewno historyczne. Historyczność Jezusa jest kwestionowana przez wszystkich historyków niechrześcijańskich oraz potwierdzana przez wszystkich historyków chrześcijańskich, co nie za dobrze świadczy ogólnie o historykach. Ale święty Franciszek na pewno postacią historyczną był. Był. Był i jak najbardziej, można powiedzieć, postacią z krwi i kości. Ja może na początek, bo to jest, powiem taką rzecz. Franciszek z Asyżu, czyli Giovanni Bernardone, żył w latach 1181 lub 182, zmarł w 1226 roku. Mhm. To za długo się nie marzył. No nie, ale faktem jest, że
te wszystkie umartwienia, żywienie się korzonkami, mieszkanie w jaskini czy w jakichś eremach, musiały się odbić na zdrowiu Franciszka. Wiesz, ludzie wtedy nie mieli opieki zdrowotnej. No tak nie. Jak dzieci nie miały opieki dentystycznej, więc może z tego powodu jakoś skróciło mu się to życie. Tak, ale wydaje mi się, że tryb życia, który on zaczął prowadzić, od pewnego momentu walnie się przyczynił do tego. Niezdrowy tryb życia. No powiedzmy delikatnie. Skąd my to znamy? Choć trzeba powiedzieć, że Franciszek z Asyżu pochodził z bardzo bogatej rodziny. Jego ojciec był kupcem, handlował, o ile dobrze pamiętam, materiałami. Ale w pewnym momencie Franciszek doznał olśnienia, iluminacji. Rozdał to, co jemu przysługiwało z tego testamentu ojca. Już biedny. Już sam był biedny. Sam był biedny. Ubrał się w ten brązowy habit taki, który charakteryzuje właśnie franciszkanów. To opasał się sznurkiem i poszedł do, jak to można powiedzieć, w kraj. Może taka moda była wtedy. A o właśnie, Grzesiu. Mi się wydaje, że ta iluminacja, której doznał Franciszek, to wiązała się właśnie z klimatem ówczesnym społecznym. Nie myli z klimatem, który panuje w Umbrii, tak. Dzisiejszej, czyli środkowe Włochy mniej więcej. A trzeba sobie jeszcze powiedzieć, z jego takiej bujnej i można powiedzieć namiętnej młodości, że w 1202 roku brał udział w wojnie po stronie Florencji w Apulii. No, po prostu we Włoszech wtedy było bardzo dużo tak zwanych condottierów. Młodzi ludzie jechali na wojnę, na tym się dobrze zarabiało, zresztą jak zawsze na wojnie. No, ale później doznał właśnie, tak jak powiedziałem, iluminacji, rozdał swój majątek biedny, no i zaczął wieść żywot eremity, czyli pojedynczego mnicha, który mieszkając w jakiejś jaskini albo w eremie zbudowanym sobie z gałęzi czy tam z mchu, bez paproci, żyje sobie i z jałmużny. Jakieś ziółko tam musiało być, bo tak normalnie... Bywa czasami, bywa. Znaczy, ale... Ówczesne Włochy. Jeszcze Italia chyba, bo Włochy... Można, powiedzmy Italia, no to powiedzmy to jeszcze... Polska nazwa Italia. Tak. Ten klimat intelektualny był taki właśnie, że mnóstwo ludzi oddawało się, jakby to powiedzieć, życiu mniszemu. Życie mnisze wiązało się również nie tylko z wyrzeczeniami. Z pociechami również. Czasami również. O tym mówią nawet. Potem jak będziemy analizować historię zakonu franciszkanów, to tam pojawiają się takie orgiastyczne trendy, które zawsze zostały oczywiście potępione jako zupełnie heretyckie i nawet podejrzewano ich o sodomię. Spirytuałów franciszkańskich. No ale to później o tym powiemy. Klimat był taki, jak już się wyraziłem, że ludzie bardzo często szli w góry, żyli w eremach, czy w jakichś takich wspólnotach. To się wiązało również z tym, że człowiek, który zaczął prowadzić takie życie, został uznawany za męża świętobliwego, nie podlegał podatkom, nie podlegał żadnemu panu, był tylko, można powiedzieć, wolnym ptakiem. To miało też swoje ówczesnej Italii swoje dobre strony. A jakie dobre strony mogło mieć to dla Franciszka? Dla Franciszka? No powiedzmy. Giovanniego Bernardone. Ale już teraz jest, znaczy już go, znaczy brat Franciszek, no bo to jest taka moda, że przyjmuje się imię zakonne. On i 12 towarzyszy, jak to mówi, mówią. Miał 12 towarzyszy? No. Ale to przypadek?
Znaczy mi się wydaje, że to z tymi 12 towarzyszami to zawsze jest tak. Plemion w Izraelu też było 12 i apostołów było 12. Właśnie, dlatego pytam. No a ja ci powiem, ja nie wiem, czy to jest prawda. To jest zupełnie z innej beczki, ale wytłumaczenie jest bardzo piękne. Dobry wojak Schwenk, jak go zapytano, dlaczego wisi po zabiciu w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda 12 czarnych chorągwi, to powiedział bardzo prosto, na Tuzinie jest tanie. No to dlatego z 12 towarzyszami Franciszek udał się, czy Giovanni Bernardone udał się w góry i stworzył taką wspólnotę, można powiedzieć komunę. Wszystko było wspólne. Żony też? No oni żon nie mieli, oni ślubowali czystość. No powiedzmy, że w tej czystości trwali. Choć co po niektórzy, w tą czystość wątpią. No ale to są oczywiście pomówienia. Tak, oczywiście. I to tylko tych, którzy atakują Kościół katolicki. Tak, to są pomówienia, choć na przykład, bo obok, to musimy się przenosić w czasie, bo oprócz franciszkanów powstały również franciszkanki, tak zwane siostry ubogiego ducha, których założycielką była święta Klara z Asyżu. Rodzina świętego Franciszka. Bliska. Bliska, no. Bardzo bliska. Ktoś powiedział, ja gdzieś się natknąłem kiedyś, że tam ono było, że ta bliskość między Klarą z Montefalco dokładnie, ona pochodziła z Montefalco, ale oni się znali z Giovanni Bernardone, była no nie tylko duchowa, ale to są na pewno pomówienia. Ja słyszałem, że to była jego siostra. Duchowa. Duchowa. No bo w Asyżu jest kościół świętej Klary. Tak. I jest też, wiadomo, kościół świętego Franciszka. Dużo. Oczywiście, no bo to były, bardzo, jak to mówią, bliźniacie wspólnoty, żeńska i męska. Choć w pewnym okresie, chociaż jeszcze w XI i XII wieku zdarzały się takie wspólnoty, gdzie mniszki mieszkały w jednym miejscu razem z mnichami. Ale oni tylko, wie. Nie, no to była wspólnota duchowa. A, jasne. Tak jak w małżeństwie. Dom. Tak. O, jak najbardziej. Po 20 czy 30 latach wspólnego może to wspólnota wyłącznie duchowa. No dobrze, ale powiedz mi taką rzecz. Franciszek był w górach, zamykał się tam, żył, prowadził takie życie mniejsze trochę. Otaczał się tłumami, chodzili za nim ludzie i słuchali jego mądrych powiedzeń, kazań. Podobno słyszeliśmy też, da się słyszeć legendę o jego uzdrowieniach, prawda, i o takich różnych rzeczach, mądrościach, które napełniały lud. Czy czasami miejscowi księża, biskupi nie uważali, że to jakaś konkurencja dla kościoła? Jak najbardziej. Ja cały czas mówię święty Franciszek, ale on został kanonizowany bardzo szybko, zresztą kilkanaście chyba lat po swojej śmierci. Błyskawicznie, jak na ówczesne czasy. No, są bardziej błyskawiczni. Oczywiście. Tak znamy nam rakietowe kariery w tej materii. Oczywiście. Zakony żebracze, bo tak to się nazywają. Franciszkanie są zakonem żebraczym, bo oni mieli żyć z jałmużny, nie mieli... Zresztą ta pierwsza reguła, którą napisał Franciszek, była niesłychanie ostra. Dotyczyła praktycznie w swoim wymiarze zakładała, że zakon franciszkanów według jego tej pierwszej wizji nie powinien mieć żadnej własności. Jak to? Żadnej własności? Kościół w ówczesnej Italii był największym feudalem. Posiadał ziemię, zamki, młyny, prowadził handel. No, biskupi to byli jedni z największych feudałów. Byli naprawdę panami, posiadaczami. Nie tylko ziemi, ale również ludzi pracujących tak, na tej ziemi. Oczywiście. Natomiast Franciszek. Boski porządek panował. O, właśnie. Ład, harmonia taka, która powinna panować, bo. No i bo, wielu z nich żałuje, że dzisiaj taka harmonia nie do końca tak panuje. Prawda? Tak, że ona się trochę zaburzyła. No i Franciszek w tej swojej mentalności i w tym klimacie właśnie odwzorowywał te
tendencje ludowe, takie komunistyczne można nawet powiedzieć, że, żeby tam trochę tym prałatom i biskupom przyciąć. Czyżby Franciszek był drugim komunistą? Bo pierwszym, chyba. Pierwszym, to, był drugim, pierwszym tak. To był Jezus. Ale tak można. Ale Jezus nie wiadomo, czy był na pewno. Ale ten był na pewno. Postać taka fikcyjna mógł być. A ten był takim pierwszym udokumentowanym komunistą. Komunistą. Co później w ruchu franciszkańskim wyszło. O, proszę bardzo. Wyszło. Wyszło szydło? Z worka. Powiedzmy, to nie posłanka, z habitu. Nie posłanka szydło, oczywiście. Nie, z habitu. Brązowego. Już wolałbym, żeby szydło wychodziło z habitu niż posłanka. Posłanka szydło. Ale z tą, co ja wspomniałem, nie będziemy się zagłębiać tutaj teraz w niuanse tej reguły. Faktem jest, że ta reguła była chyba 2 czy 3 razy zmieniana. Nawet sam Franciszek został perswazją hierarchii kościelnej zmuszony do przypisywania tej reguły. Żeby ona nie była taka ostra, że po prostu zakon franciszkański, jak już został zatwierdzony przez papieża, że jednak mógł posiadać. Na przykład, no w sumie, jeżeli był klasztor. To musiał być właściciel. To musiał być właściciel tego. Jeżeli był klasztor, to klasztor musiał być samowystarczalny. Czyli musiał być młyn, musiała być rzeźnia. No, wszystko tak jak w małym takim mikroświecie. Ale o, na przykład tak. Mówiłeś, Grzesiu, o opozycji biskupów. I ta opozycja wobec franciszkańskiego, rodzącego się ruchu franciszkańskiego była bardzo mocna. Sam papież potężny Innocenty III. Tak. Hiperpapież, bo to papiestwo osiągnęło wtedy szczyt swojej władzy. Wiesz, no, nie przesadzaj z tym hiper, bo wiadomo, że najbardziej hiper jest ten papież. I nie, no, hiperostwa, ale proszę naszemu papieżowi nie zabierać. Znaczy, Jan Paweł II to jest w ogóle poza konkurencją. Tak. Poza Janem Pawłem II Innocenty III był hiperpapieżem. Czyli był Jan Paweł II oraz inni papieże. Oraz inni papieże. I ten jest jeden z innych papieży. Jeżeli jest hiperpapieżem. Był hiperpapieżem. Składał królów, interdykty nakładał. No to rzeczywiście to był szczyt, że tak powiem, papocezaryzmu w historii Europy. I oczywiście, jak to na każdym dworze są, dzisiaj to mówimy, że to są lobby. Było dużo lobbystów. Którzy no, byli niechętni, bardzo nawet niechętni Franciszkowi i Franciszkanom. I namawiali Innocentego, żeby coś z tym fantem zrobił. I nie było wcale tak daleko od tego, żeby Innocenty nie określił tej wspólnoty Franciszka jako heretyckiej. A wtedy wiadomo, co by się z Franciszkiem stało i z jego towarzyszami. Ale papież Innocenty III przed podjęciem decyzji miał sen. Taka jest, nie wiem, czy legenda, czy tak naprawdę. Śniło mu się, że gmach kościoła to pęka. Rysy się na tym pojawiają, coraz większe. I nagle staje taki pod tymi ścianami taki mały człowieczek w szarym, takim szaro-brązowym habicie i zaczyna zaklejać i kościół znowu zaczyna rosnąć. A to był Duch Święty, który wstąpił na Innocentego i mu powiedział, żeby on jednak zatwierdził. A skąd on wiedział, że to był Duch Święty? No ale kto mógł wstąpić? No, mógł do na przykład, papieża to przyjść. No mógł wstąpić Jezus. No wiesz, no to mi się wydaje, że to tak. No Bóg nie może tak od razu, tylko wysyła Duch Święty. Ale Duch Święty też jest Bogiem. Ale takim troszkę mniejszym według mnie. No według Ciebie, według tamtych to jest taki sam jak Jezus. Czyli czy wszystko jedno, kto wstępuje, czy Jezus, czy Duch Święty, czy jeszcze Bóg, Ojciec. No to już byłoby. Każdy z nich mógłby wstąpić jednocześnie. No ale chyba widzisz, to jak na konklawa kardynałowie się zbierają, to w nich wstępuje Duch Święty, a nie Pan Bóg. Duch Święty im mówi, kogo mają wybrać. Prawda? Duch Święty, czyli nie Jezus. Nie. A ciekawe, czy Jezus o tym wie. A to wiesz, to by trzeba było chyba zapytać Jezusa, albo mu donieść. Może Jezus jeszcze nie wie, że papieżem wybrali Franciszka tego. No właśnie. Bergoglio. Może nie wie.
No to może, nie wiem, nie będziemy państwu, do Państwa apelować, żebyście powiedzieli Jezusowi, bo pewnie nie wiecie, takie samo jak my nie wiemy, jak to zrobić. A poza tym, no to trzeba otworzyć komputer i mailem wysłać może. Tak, Jezus małpa... No, niebo.pl? Nie, dlaczego? Tak, nie, masz rację, niebo. PL. Jezus małpa niebo.pl. Dobrze, to wyślemy takiego maila, zobaczymy, kto odpowie. Albo jaka będzie odpowiedź. Jaka będzie odpowiedź. No i tu może przejdziemy, już jest zatwierdzona reguła, jest już zakon. Oczywiście zakon posiada własność, ale ta własność nie jest własnością, to jest właśnie poszczególnych mnichów. Zakon jest podporządkowany bezpośrednio papieżowi. Na czele zakonu stoi wybierany co 3 lata. Wtedy to się nazywało minister generalny. Co roku zbierają się kapituły, oceniają, no i to już jest normalna biurokracja. No tak, ale kiedy powstał zakon franciszkanów? Czy on czasami nie powstał po śmierci Franciszka, z tego co pamiętam? To jest proces w czasie. Mhm. Dobrze mówisz, Grzesiu. Ostateczna reguła i forma funkcjonowania franciszkanów została zatwierdzona już po śmierci Franciszka i po śmierci Innocentego III. Robi to Honoriusz III, następca... Honoriusz, bo był honorowy taki. No taki inny. Taki miał honor. I zaczyna się, biegnie wiek XIII, bo to już są lata 30, przełom lat 20 i 30 XIII wieku. Franciszek umiera, a jeszcze można powiedzieć naszym słuchaczom, że również takie perturbacje jak z tą regułą, która była przepisywana, jedni mówią 2, jedni mówią 3 razy, są również z testamentem Franciszka. Ja znalazłem... Zostawił testament? Tak, zostawił testament dla swoich braci. Nie, ale on, to był testament duchowy, jak oni powinni się zachowywać. Ja się spotkałem z taką informacją, że są 4 oryginalne testamenty Franciszka. No to 4. 4 oryginalne. 4 oryginalne. No to jest możliwe. Napisał 4 razy. Być może miał sobą pamięć, coś tam z tą pamięcią, już nie dojadł chłopak. Znaczy, faktem jest, że Franciszek ostatnie lata był bardzo poważnie chory. Tak jak mówiłem, no ciężkie warunki życia. Picie wody. Niezdrowy tryb. No powiedzmy. Spowodowały, że on był chory i zmarł wcześniej. Miał podobnie stygmaty. To jest pierwszy stygmatyk w ogóle w historii Kościoła. Z tego też tytułu on jest tak, można powiedzieć, honorowany i admirowany w Kościele. Ale lud, bo tak możemy powiedzieć, wierni, bardzo się utożsamiają z Franciszkiem z racji jego doktryny, która właśnie mówi o tej tak, o jałmużnie, o dobroci, o ubóstwie, o takiej empatii. No. I o miłości bliźniego. Znaczy, bo to wszystko się wiąże z miłością bliźniego, choć trzeba powiedzieć, że później, czyli jakieś 50 lat później, kiedy zaczyna działać Święta Inkwizycja, oficjalnie powołana już przez papieży, no to franciszkanie również są inkwizytorami. I to bardzo takimi intensywnymi. Dominikanie i franciszkanie. Dominikanie i franciszkanie razem. No, ale oni działali. Znaczy, ale można ich nawet zrozumieć, bo wiesz, on chciał jak najszybciej pozbawić tego heretyka możliwości czynienia zła. Czyli jak on się przeniósł do nieba czy do czyśćca, to mniej nagrzeszył, prawda? A poza tym można było temu heretykowi pomóc stać się biednym. Bardzo prosty sposób. Po prostu odbierano wszelkie majątki takiemu heretykowi i stawał się, zgodnie z regułą Franciszka, biednym. Tak, i o to chodziło. Bo. Ruch franciszkański 100 lat później, czyli przełom XIII i XIV wieku, znalazł się na niebywałym zakręcie. Otóż na bazie tego
fermentu społecznego i protestu przeciwko nadmiernemu, delikatnie mówiąc, wzbogaceniu się Kościoła, stylowi życia, jaki prowadzili biskupi i kardynałowie. Niektórzy biskupi na przykład nie urzędowali w ogóle w swoich diecezjach, tylko byli na, przebywali cały czas w Rzymie na dworze, no żeby, jak to się dzisiaj mówi elegancko, lobbować za swoimi interesami. Oczywiście już od chyba 200 lat obowiązywał celibat od Grzegorza VII, to jest koniec XI wieku, ale oczywiście ci wszyscy kardynałowie i biskupi mieli żony, kochanki, mnóstwo dzieci, także... Naprawdę? Oczywiście. I to właśnie to lobbowanie to było przede wszystkim za tym, żeby ich potomkowie obejmowali jakieś stanowiska. No bo, i mogli dziedziczyć majątki. No, oczywiście. Nie, Radko, nie wiem, czy ty teraz czasami nie atakujesz. Znowu. Ale ja wcale nie atakuję, no po prostu. Ale kościoła katolickiego, umęczonego, biednego kościoła katolickiego. Ale sami franciszkanie, część franciszkanów w końcu XIII wieku wystąpiła przeciwko kościołowi. Bo w ogóle w całej Italii był niebywały ferment, narodziło się mnóstwo ruchów heretyckich, kacerskich, reformatorskich, które atakowały taki między innymi styl życia. Kościół zmagał się z nimi, nie tylko kazaniami, ale ogłaszano krucjaty. Oprócz franciszkanów, którzy żyli we wspólnotach, którzy byli członkami Kościoła, nastąpił niebywały wzrost ilościowy właśnie tego, co mówiłem. Ludzie uciekali od tego poddaństwa, od niewolniczego trybu życia, od podatków, właśnie w kierunku wstępowania do ruchu franciszkańskiego. To jest chyba w historii Kościoła ilościowo najszybszy wzrost ilościowy zakonu, jakiegokolwiek. Drogi i całej Italii zaroiły się mnóstwem takich wędrownych kaznodziei, którzy coś tam liznęli, coś słyszeli o franciszkanie, o franciszkanizmie, głosili kazania, dawali przykład swoim postępowaniem, że można żyć z jałmużny, tylko oni, bo oni nic nie posiadali praktycznie. To też jest warte przypomnienia, że podobnie postępowali Katarzy. A to byli wielcy heretycy, jak określał zresztą Kościół, i zostali wytępieni. Katarzy w swojej organizacji religijnej nie mieli w ogóle czegoś takiego jak duchowieństwo. Jakże to tak? A no właśnie, że tak. Tam to właśnie, można? No widać, że można było. No nie, ale to był bardzo brzydki przykład, bo no zresztą o czym będziemy mówić? Wiadomo dlaczego. No tak. Tam duchownymi byli właśnie wędrowni kaznodzieje, którzy żyli tylko z jałmużny. No wiesz, czy wyobrażasz sobie biskupa, który... Żyje tylko z jałmużny. Albo idzie piechotą w sandałach od miejscowości do miejscowości, no przecież to była obraza boska. No i drogi i tak. Trudno sobie to wyobrazić. No na przykład. Chociaż Jezus niejaki. No wie, tak właśnie postępował. No. A wyznawcy tego kościoła mają naśladować Jezusa. No tak, i tak więc właśnie. Jak pogodzić i tak Franciszek właśnie mówił, i tak właśnie napisał w pierwszej regule, w tej pierwszej wersji reguł, co zostało, można powiedzieć, delikatnie zmienione w późniejszych czasach. I tu właśnie nastąpił ten konflikt. Rozłam w ruchu franciszkańskim. Wydzieliła się tak zwana grupa spirytuałów. Czy to miało coś wspólnego z napojami wyskokowymi? No nie, chyba nie. To właśnie byli zwolennicy. To byłyby spirytualia, a to byli spirytuałowie, czyli duchownicy. Oni uważali, że zakon według tej pierwotnej reguły Franciszka nie powinien posiadać żadnej własności. I oni i indywidualnie, i jako i grupowo, jako cała wspólnota, nie powinni posiadać żadnej własności. Udowadniali, że Jezus i 12 apostołów nie posiadali żadnej własności. Wracali do takiego pierwotnego, ubogiego chrześcijaństwa, chcieli wrócić,
No, ale natrafili na bardzo zdecydowany opór. No, przede wszystkim papieży. I Bonifacy VIII, panujący na przełomie XIII i XIV wieku, wyraźnie skarcił, wydał chyba dwie czy trzy bóle nawet, duchowników. No i podejrzewam, że ponieważ był to papież, no delikatnie mówiąc, kontrowersyjny, to był ten papież, którego król Francji Filip IV porwał. Bo Bonifacy VIII obłożył Francję interdyktem. Chciał zdjąć z tronu Filipa IV, no niestety się nie udało, bo Filip IV zabronił ogłaszać na terenie ówczesnej Francji tego interdyktu papieskiego. No, a król Francji był raczej zdecydowanym władcą i księża się bali. Znaczy się czasy zmieniły. Dzisiaj jest trudno wyobrazić, żeby jakikolwiek władca porwał papieża. Wyobraź sobie, że na przykład przyjeżdża Franciszek do Polski, tak, a nie wiem, Ewa Kopacz, no, czy Bronisław Komorowski. I Bonifacy zmarł w wyniku tego zamachu, kilka dni po zamachu. Po porwaniu, czyli po porwaniu. Nie, on, znaczy on został porwany, ale został w międzyczasie uwolniony przez swoich zwolenników. No ale doznał takiego szoku, że zmarł chyba po 8 dniach. Potem ta kościół się przenosi do Awignonu. Jesteśmy w 20 latach XIV wieku. Na tron wstępuje Jan XXII. I tu jest jeszcze, tu znowu jest taka dygresja, proszę Państwa, to miał być papież przejściowy. W momencie... tak. O. Bo nie, kardynałowie nie mogli dojść, w Francuzi, bo to było na terenie już Francji, niewola awignońska, jak niektórzy mówią. W momencie wybrania Jana XXII, to był Jakub Dueze z K.O., miał 72 lata. Wszyscy myśleli, że to taki... Pożyje. A papież przeżył 20 parę lat i był niesłychanie ostrym i niesłychanie zdecydowanym papieżem. A przy okazji, jak go określają, niezwykle skąpym i łasym na pieniądze. Zgromadził w skarbcu awinińskim niebywałą ilość pieniędzy. Miał głowę do interesu po prostu. Obkładał podatkami wszystkim. I miał dużą ściągalność. Tak. No i on nie mógł pozwolić, żeby w jednym z głównych filarów kościoła, jakim już byli franciszkanie, pojawiła się taka grupa, która mówiła, że no nie, kościół musi być ubogi, albo że nie może mieć własności. Jan XXII wystąpił od razu zdecydowanie przeciwko duchownikom, no i inkwizycja zaczęła działać i ci braciszkowie tacy, którzy byli bardziej ortodoksyjni, którzy bardziej się opowiadali za ubóstwem, którzy prowadzili tryb życia, powiedzmy, takich wędrownych kaznodziei i występowali z kazaniami, czy jako kaznodzieje, piętnując bogactwo, piętnując podatki, piętnując lichwę, gdzie wiemy, że Kościół zajmował się już wtedy, prowadził bank. No i między innymi Jan XXII w Awignonie prowadził bank. Pożyczał wielu królom, książętom, no po prostu interes prowadził. Ale na procent pożyczał, czy... Na tak? Procent? O nie, no. Ojej, no. Jakże tak. No, no to właśnie, to był, on był niezwykle przedsiębiorczy. No i ci właśnie tacy duchownicy, spirytuałowie zaczęli płonąć na stosie. I to nie, że płonąć ze wstydu, tylko po prostu... No normalnie. Płonąć. Zostali, byli uznawani za heretyków. Proszę Państwa, co to się działo? No, Sodomia i Gomoria. I tak, ale że to nie, jakoś nie przebił się ten ruch do współczesności, bo no, tego byśmy życzyli może dzisiejszym hierarchom kościelnym, ale szli drogą Franciszka, żeby oddali wszystkie swoje Mercedesy, Maybachy, czy co tam mają, prawda, wille i inne dobra, i ubrali jakąś włosienicę, wyszli na ulicę, i rozmawiali z ludźmi o Panu Bogu, nawracali. O wartościach. O wartościach by opowiadali. Taki kościół byśmy
Nawet, powiem szczerze, tak mógłby sobie nawet być taki ten kościół w ten sposób zorganizowany. Bardzo chcę Państwu powiedzieć taką rzecz. Bardzo ładnie ten wątek jest opisany i muszę powiedzieć, zgodnie z tym, jak się to kształtuje w historii, w powieści Umberto Eco Imię Róży. To jest, tam jest właśnie zarysowany bardzo wyraźnie ten konflikt między franciszkanami a papiestwem ówczesnym. Oczywiście na to się nakładają jeszcze polityczne uwarunkowania, ale jest to bardzo ładnie i plastycznie opisane. I co jeszcze najważniejsze, osoby, które są wymienione, te podstawowe, w powieści Umberto Eco, są autentycznie historyczne, bo i Hubertyn z Casale, był to był czołowy przedstawiciel właśnie tych spirytuałów, taki wędrowny kaznodzieja, został otruty. I Angelo Clareno i Michał z Czeseny, to był ówczesny właśnie minister generalny franciszkanów, który przeszedł na stronę właśnie tych spirytuałów. W Perugii odbyła się w 1322 roku kapituła, która odrzuciła oskarżenia papieża o herezję. No i w pewnym momencie ta część, większa część franciszkanów stwierdziła, że to papież awiniński jest heretykiem, jest symbolem antychrysta, bo żyje z lichwy, gromadzi olbrzymie bogactwa, zachowuje się niemoralnie, bo to jest bardzo ładnie napisane. To jest kryminał ciekawy. Tak, ale gdzie występują historyczne postacie. Tu muszę ci przyznać jeszcze, że tam występuje, o kim mało wiemy, słynny inkwizytor Bernard Guy napisał, zresztą może w którymś programie o tym porozmawiamy, mam tą książkę, przyniosę, Podręcznik inkwizytora. Książka jest przepyszna, że tak się wyrażę. To warto przeczytać i na pewno ją Państwu pokażemy, porozmawiamy i zachęcimy do przeczytania, bo ona jest napisana takim językiem, bo on był prawnikiem przede wszystkim, takim prawniczym, suchym językiem, gdzie z niej właśnie ta miłość bliźniego aż kapie. Aż kapie krwią, można powiedzieć. No powiedzmy już czym nie, ale ja mówię tą miłością kapie. No to bardzo dziękujemy za taką miłość bliźniego, która jest w tej akurat instrukcji obsługi. Bo to warto w tym cyklu, jaki taki robimy, może polecać takie książki, bo to trzeba by było sobie poczytać, bo o pewnych rzeczach no niektórzy hierarchowie już zapomnieli. Żebyśmy wiedzieli, czym chrześcijaństwo naprawdę pachnie. Sianko. Tak, tak, proszę Państwa, i tym miłym akcentem, nie wiem czy miłym, albo jak dla kogo miłym, podziękujemy Państwu za oglądanie nas i życzymy Kościołowi, i nie tylko katolickiemu, ale każdemu innemu, aby więcej uczył się tego Franciszka z Asyżu i jego sposobów działania. Ubóstwo, miłość prawdziwa i praca. Empatia wobec innego człowieka. Pozbycie się dóbr materialnych, jakichkolwiek innych, które zaprzątają głowę. Tylko co byśmy mieli wtedy do roboty? A to my byśmy musieliśmy się rozwiązać chyba. Albo stać się franciszkanami. Tego bym sobie nawet życzył. Dziękujemy. Do widzenia.